Wow, jaki ogromny tort! Super! A co to jest? To żelo smaku Oreo! To niesamowicie pyszne! O, mam pomysł! Poleję tort żelem z Oreo! To będzie niesamowicie piękny tort! Och, jak cudownie ten żel spływa po torcie! Nie ma mowy! Tort nie będzie czarnego koloru! Zaraz nadam mu jaskrawo-różowych barw! Nadmuchuję balona i... O, ja cię, udało się! Teraz wygląda naprawdę fajnie! To prawda! Wow, to przecież smakołyki do dekoracji! Miley, czas rozpocząć nasz challenge! Chwila, czy to Doritos? Jakiś dziwny dodatek do tortu. Ale czarna Kinder Niespodzianka wygląda spoko! A ja mam makaroniki i ogromną różową Kinder Niespodziankę! I chcę od niej zacząć! Na początek pozbędę się opakowania. Wow, ale to jest ładne! A teraz chcę rozbić to jajko, żeby zobaczyć, co jest w środku. To niesamowite! Jaka piękna Barbie! I to w takiej fantastycznej różowej sukience! Barbie? No to może ja też mam Barbie! Chcę to szybko sprawdzić. Rozbijam. O tak, ja też dostałam fajną lalkę. Tak jej pasuje ta czarna sukienka. O, już wiem! Postawię swoją Barbie na wierzchołek tortu. Ej, Miley! Moja Barbie jest ładniejsza, więc to ona będzie na czubku tortu. Chyba śnisz. Powiedziałam, że na wierzchołku tortu będzie moja lalka. O rany, czy ty to widzisz? Teraz mamy jedną lalkę w dwukolorowym stroju. I bez żadnych płótni możemy ją ustawić na czubku tortu. Wow, jak pięknie! Czym by tu jeszcze ozdobić tort? Może ciemną czekoladą? A może Doritos? Wiem! Wezmę worek cukierniczy i włożę do niego wszystkie kawałki czekoladowego jajka Kinder. A teraz spróbuję ten super ostry Doritos. Nie ma z nim żartów, ale potrzebuję tej ostrości! O rany, co za płomień! Uff! Udało mi się! Akurat chciałam roztopić czekoladę. Co jest, Miley? Możesz też tak dla mnie zrobić? Proszę! No okej, zjem jeszcze kawałek. Ojojojojoj, jakie to jest ostre! O, ja cię! Aż się boję! Wow, to zadziałało! Dziękuję! Jesteś niesamowita! Teraz możemy udekorować tort fajnym czekoladowym kremem. Będzie nie tylko smaczny, ale i przepiękny. To na pewno! W dodatku zrobiłyśmy naszej lalce niesamowitą sukienkę. Cudownie! A teraz udekoruję tort tymi słodkimi różowymi makaronikami. O, tak! Super! A ja muszę położyć na torcie czarne Doritos. Wyglądają oczywiście przerażająco, ale na torcie będą się pięknie prezentować. No to co, Miley? Myślę, że nam to świetnie wyszło. O, nowe ozdoby! Wow, mam tu cały zestaw czarnych smakołyków. A ja mam cały zestaw różowych. Jest tu tyle fajnych rzeczy. Zacznę od tych ślicznych różowych pianek marshmallow. Jakie słodkie serduszka! Ułożę je wszystkie na torcie. Pięknie! A ja zacznę od Oreo. Wezmę jedno na próbę. No co za pyszności! Mam też czarne M&M'sy. Wezmę czarnego cukierka, przykleję na środku Oreo i przyczepię do tortu. To będą oczy. Fajne, co? Chcę, żeby to piętro tortu było całe w oczach. Właśnie tak. Miley, a co ty teraz będziesz robić? Teraz chcę udekorować tort tymi pysznymi paluszkami Poki. Są o smaku truskawkowym. Palce lizać. Wcisnę paluszki w ten sposób i będę miała jadalne ogrodzenie. A teraz dopełnię słodki płotek żelkowymi tasiemkami. One też są pyszne. Och, no jak super mi to wyszło. Został mi jeden żelek i go zjem.
I na twoja kolej. W porządku. Mam tu strzelającą posypkę Pop Rocks. Chcę posypać nią tort. O rany, pięknie. Nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie spróbować. Ojej, chyba przesadziłam z tą posypką. Ujacie, ale cudowny pokaz fajerwerków. I na to było niesamowite. Okej, kontynuuję ozdabianie tortu. Mam tutaj takie słodkie lizaki w kształcie kwiatuszków. Umieszczę je wszystkie za płotkiem. Ale uroczy tort mi wychodzi. Prawda? A ty co masz, Tina? A ja mam troszkę syropu czekoladowego, który bardzo chcę spróbować. Mniam. Oj, sorry, troszkę mnie poniosło. Okej, mam genialny pomysł. Naleję syrop do specjalnej foremki i wtedy będę miała gotowe słodkie figurki. Muszę to tylko zamrozić. I pomoże mi w tym spray do błyskawicznego zamrożenia. Gotowe! Można wyciągać figurki. Och, tylko spójrzcie, jakie urocze czekoladowe zwierzaczki mi wyszły. Ustawiam je na torcie i mamy to! Miley, nasz tort wygląda 100 razy piękniej i pyszniej. To takie wspaniałe. Tak, to prawda. Tort robi się coraz bardziej niesamowity. Już się nie mogę doczekać, żeby go spróbować. O, nadchodzą nowe smakołyki do tortu. Świetnie. Ja mam różowe skittlesy i różowy popcorn. A ty co masz? A ja mam czarne żelkowe paluszki i czarne maltizersy. Fajnie. To jest przewspaniałe w smaku. O, wymyśliłam coś. Chcę podzielić wszystkie moje żelki na takie oto kawałki. Będą niesamowicie wyglądać na torcie. Myślę, że tyle wystarczy. A teraz można zacząć dekorowanie. Chcę ułożyć pyszczek kotka. Super! A teraz dodam cukierki Maltesers. Muszę pomyśleć. Już wiem! Przecież mogę ostrzelać tort Maltesersami ze swojej broni. To będzie niesamowite. Czegoś takiego nikt na pewno jeszcze nie robił. Lecimy z tym. O tak, wychodzi wspaniale. Jedziemy! Udało mi się pokryć cały tort Maltesersami. Miley, twój ruch. O rany, jak fajnie! A ja mam skittlesy. I chcę ułożyć z nich głowę jednorożca. To będzie słodkie. A teraz dookoła rozłożę ten aromatyczny popcorn. Jaki pyszny! Na torcie będzie wyglądać zachwycająco. Wow, Tina, nasz tort jest niesamowity. Aż za nie mówiłam. Moja czarna strona też jest niesamowita. Ale twoja też jest super. A nasza lalka na górze wygląda fantastycznie. Miley, brawo my! Udało nam się udekorować cały tort. A teraz nareszcie możemy go spróbować. Tina, a mogę ja wyciągnąć lalkę? Dzięki bardzo. Zatrzymam ją sobie na pamiątkę. No to próbuję kawałeczek. Wygląda bardzo apetycznie. Różowy tort jest niesamowity. Nie mogę się oderwać. Miley jest takim apetytem. A czemu ja jeszcze nie spróbowałam? Muszę jak najszybciej to naprawić. Wow, jestem zachwycona! A teraz kolej na drugi poziom. Wygląda jeszcze bardziej apetycznie niż pierwszy. Jest tu tyle wszystkiego. O tak, i makaroniki są super. I w ogóle cały kawałek. O, a ja mam na drugim piętrze Oreo. No to próbuję. Jak czekoladowo. M&M'sy tu są. O, i nawet na czosy. No dobra, spróbuję. O rany, zapomniałam, że to jest bardzo ostre. Miley, zaraz się zagotuje. Nie, tort nie może ucierpieć. Och, zdążyłam. Dzięki, Miley, uratowałaś nasz tort. Tak przy okazji, twój kawałek jest pyszny. No to co, próbujemy ostatniego piętra? No jasne, wygląda super. Najpierw spróbuję lizaka, a następnie samego tortu. O tak, tu są i żelki, i poki. To jest bardzo pyszne. Teraz ja spróbuję.
I zacznę od tych słodkich czekoladowych zwierzaków. Ekstra! O tak! Co za wyżerka! Ja też mam mega pyszny czarny tort. Tylko spójrzcie, z jakim apetytem dziewczyny zjadają ten ogromny torcik. Obawiam się, że po tym challenge'u jeszcze przez długi czas nie będą mogły jeść nic słodkiego. Jesteście pewne, że chcecie zjeść ten tort do końca? Nie mamy żadnych wątpliwości. No i wszystko zjadłyście. I teraz macie takie ogromne brzuchy. To takie zabawne. Podobało ci się nasze wideo? Więc szybko zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i pokaż go znajomym. I napisz w komentarzu, jaki tort chciałbyś spróbować. Różowy czy czarny?